Cześć, chcę Wam tutaj pokazać taki sposób na to, żeby zorganizować konkurs dla użytkowników związanych, nie wiem, chociażby z otrzymaniem jakiegoś gadżetu, czy to też naszych tych gadżetek, zasłonek na kamerkę. Każdy użytkownik ma możliwość na swoim koncie użytkownika, tak, czyli po wejściu w moje konto i ustawienia, może sobie tutaj wpisać coś w dodatkowe informacje. I to pole dodatkowe informacje jest wyświetlane w historii darowizn, tak? Czyli możecie zobaczyć po prostu, wejść w historię darowizn, tak jak tutaj widzicie, zgłaszam się po gadżet, proszę wysłać na adres, czyli dokładnie to, co zostało wpisane w tym polu dodatkowe informacje. I możecie to wykorzystać właśnie w taki sposób, jak mówię, tak? Czyli na przykład zrobić jakiś konkurs związany z tym, że nie wiem, ktoś zarejestruje się na FaniMani i dokona pierwszej darowizny na przykład, nie wiem, na jakąś minimalną kwotę albo bez minimalnej kwoty i w momencie, gdy dokona pierwszej darowizny i na swoim koncie użytkownika dopisze taką informację w polu właśnie dodatkowe informacje, to będziecie wiedzieć, że macie coś do niego wysłać, macie wysłać do niego gadżet albo też coś innego. Można taki konkurs na przykład ograniczyć do pierwszych pięciu, na przykład albo pięciu, albo dziesięciu osób, które zgłosiły się do Was, czy zgłosiły się do tego konkursu, to też upraszcza zasady, bo nie trzeba w żaden sposób wybierać, czy jakiejś komisji robić konkursowej, tylko po prostu prosta zasada, pierwsze pięć osób, które zarejestruje się na FaniMani i będzie wspierać Waszą organizację i zrobi darowiznę, otrzyma od Was gadżet. Taki szybki pomysł, to dzisiaj akurat mi przyszło do głowy, dostałem zapytanie od jednej z organizacji i zastanawiałem się, jak można to w tej chwili zrobić, korzystając z tego, co już jest w mechanizmach FaniMani. No i właśnie to jest taka szybka podpowiedź.